Dzień dobry, dzisiaj powiem o tym, jak robić zdjęcia księżyca. Przy zastosowaniu bardzo prostej zasady, tak zwanej jedenastki księżycowej. Ja pamiętam, jak do szału mnie doprowadzało. Urywy różne i różne inne brzydkie słowa leciały z moich ust pięknych, ponieważ nie byłam w stanie dojść do tego, jak ten aparat ustawić, żeby, żeby te zdjęcia księżyca zrobić takie, no żeby były do, 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 do obejrzenia, żeby były ostre, aż w końcu naszłam, na, znalazłam e, tą zasadę tej jedenastki i ją zastosowałam. E, zdjęcia, które wam pokazuję to są zdjęcia robione przeze mnie w sierpniu 2015 roku na Canonie, pamiętam to chyba był Canon 600D i przy użyciu e, najprostszego standardowego zestawowego obiektywu 55 200. E, Zastosowanie zasady jedenastki pozwoliło mi na zrobienie takich zdjęć, jakie widzicie. Pewnie, gdybym miała dłuższy obiektyw i wiadomo, że im dłuższy obiektyw, tym te zdjęcia są, te przyciągnięcie, przybliżenie tego księżyca będą o wiele lepsze. E, m, duże rzeczy, co jest potrzeba, żeby zrobić zdjęcia księżyca, to dwie rzeczy: aparat i obiektyw. E, im dłuższy obiektyw, tym lepszy. Uważa się, że zdjęcie księżyca należy robić z obiektywem przynajmniej, który ma 200 mm. Czyli to może być 55-200. Im dłuższy obiektyw, na przykład ja mówię tutaj o obiektywach, e, przepraszam, o obiektywach używa, e, stosowanych przy, przez kanona, tym wiadomo, że to przyciągnięcie będzie, będzie lepsze. Kolejna Kolejna rzecz, którą należy zastosować. Jeżeli macie aparaty, które mają stabilizację obrazu, to musicie wyłączyć tą, tą stabilizację obrazu. E, ponieważ ona w, przy ustawieniach manualnych zrobi więcej szkód przy robieniu zdjęć księżyca niż pożytku. Następną rzeczą jest, jeżeli macie e obiektywy, które są wyposażone w autofocus, przełączcie je na. Funkcję manu, M, czyli manual. Z autofokusa na obiektywie przesunięcie, przesunięcie na M. E, następna rzecz, ustawcie przesłonę na F11 i tego się trzymamy, trzymamy. Przesłona musi być cały czas na F11. Następna rzecz, ustawiamy aparat na M na manual. Nie robimy zdjęć księżyca ani na automacie pełnym, ani na półautomacie, ponieważ e, Musimy przy użyciu ustawień manualnych musimy obejść pewnego rodzaju funkcję, którą, czy, czy zasadę, w jaki sposób by aparat starał się robić zdjęcia, gdybyśmy robili je na mówię o to, zdjęcia księżyca, gdybyśmy je robili na ustawieniach albo pełni automatyk, albo na przykład na, 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 na priorytecie e, przesłony na manual, ale tu się zaczyna fajna rzecz, bo zobaczycie, jakie fantastyczne będziecie mieli rezultaty. Czyli ustawiamy na M, na Manual. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, to jest ustawienie ISO. Ustawcie ISO na 100. I tu ma zastosowanie zasada bardzo fajna, bardzo konkretna w swych e, rezultatach, a mianowicie taka, jaka cyfra jest ISO. Taką musicie otw otworzyć, taki musicie, taką cyfrę musicie ustawić na czasie otwarcia migawki, czyli jak ustawimy na ISO 100, to musimy czas otwarcia migawki ustawić na 1 setną sekundę. Jak ustawimy e, czas otwarcia e, migawki na e, 200, to ISO też musi być na 200. Jeżeli ustawimy czas otwarcia migawki na 400, to ISO też musimy ustawić na 400. I tej zasady się trzymajcie. Czyli mamy tak przesłonę na jedenastkę, czas otwarcia migawki. Jeżeli mamy ISO na 100, no to wtedy na 100. To 1 setną sekundy. Przy czym, jeżeli nie macie takich pełnych lub takie zbliżone e, cza, na, na ustawieniu migawki, czasu migawki, ustawcie na cyfrę najbardziej zbliżoną do tej cyfry, na którą jest ustawione ISO. E, następna rzecz, której trzeba się trzymać, a mianowicie, jeżeli macie, to ustawcie to, wykorzystajcie e, statyw. Ustawcie aparat na Zamontujcie aparat na statywie. I wtedy też po manualnym wyostrzeniu, czyli znalezieniu takiej ostrości, jaka Waszym zdaniem jest najlepsza, wtedy zdjęcie robimy przy użyciu timera. Czyli ustawiamy migawkę z opóźnieniem 2 sekundy. Myślę, że wystarczy, ale można też ustawić z opóźnieniem na 10 sekund. Wtedy odsuwamy, przyciskamy migawkę. Aparat zaczyna 121, 122 robi zdjęcie, a my w tym momencie spokojnie odeszliśmy od aparatu i nie wprawiamy w żadne drgania tego aparatu. Ale nie martwcie się. Jeżeli nie macie statywu, to co należy zrobić, żeby wyeliminować drżenia, żeby wyeliminować e, e, moment, w którym aparat może wejść w jakiekolwiek drżenie, dlatego że trzymamy go w ręku. Wtedy należy skrócić czas Otwarcia migawki, czyli na przykład ustawić na osiemsetną sekundy. Ale wtedy pamiętacie, że musimy uzmienić również ISO. Musimy ustawić na 800. Czyli skracamy czas otwarcia migawki. Minimalnie ta, ta, ta migawka będzie otwarta. Im krótszy czas otwarcia migawki, tym mniejsza możliwość, jak gdyby, tego, żeby aparat Zadrżał nam w rękach, czyli brak statywu nie jest przeszkodą, żeby zdjęcia księżyca były ostre. I dlatego teraz Wam pokażę bardzo króciutki filmik. Ustawienia takie, czyli powtórzę to, to pokażę Wam te ustawienia na moim aparacie, a potem podsumuję raz jeszcze to, co powiedziałam. Ok, zapraszam do filmiku. Ok. Ok, podstawowa zasada na waszych długich obiektywach, czyli na, na teleobiektywach, które tak naprawdę uważa się powyżej 200, zaczynają się teleobiektywy. Najważniejsza rzecz, mam nadzieję, że tutaj widać, macie przełącznik autofocus na obiektywie i manual focus. Przełączcie go, przeciągnijcie go na manual focus. Obiektyw musi mieć przełączenie na manual focus. Może też tak być, że. Będziecie robić zdjęcia vintage, czyli starymi teleobiektywami, które nie mają przełącznika, więc wtedy nie ma, nie, ma, nie ma najmniejszego problemu. Ale przy standardowych, nowoczesnych teleobiektywach, które są z reguły typu zoom, pamiętajcie, żeby przełączyć na manual, na obiektywie. Okay. włączamy. Mamy ustawiony aparat, taki tutaj widzicie, na funkcji manualnej. Następną rzeczą, którą Którą zrobimy, pamiętacie zasada, mam nadzieję, że tutaj to widać, zasada jedenastki, ustawiamy e, nasze, e, nasz, jeszcze, przepraszam, zaraz Wam pokażę, na F11, zasada drużyny piłki nożnej, 11, F11. Następna, następna rzecz, ISO e, ustawiamy na 100, jeżeli mamy ustawione ISO na 100, to musimy również na tą samą wartość ustawić naszą migawkę, czyli zjeżdżamy na setkę. OK, mamy 800. 100. 100. I co tutaj mamy? Mamy taką sytuację. F11 zawsze, jeśli chodzi, jeśli chodzi o księżyc. Natomiast ISO, cyfra ISO determinuje nam wartość, wartość czyli szybkość otwarcia migawki. Taka jaka cyfra ISO... Taka powinna być cyfra pojedynce oczywiście, na migawce. To się może odrobinę różnić w zależności od waszych aparatów, ale to jest ta zasada, ok? Czyli teraz, jeżeli ja bym miała ISO ustawione na 200. To wtedy muszę również przy fotografowaniu księżyca zmienić sobie ISO na e, czas otwarcia migawki na 200. F11 zostaje nietknięte, e, zostaje cały czas takie samo. Tego absolutnie nie ruszamy. Jeżeli bym miała ISO na 400 na przykład, to wtedy również muszę sobie zmienić e, e, Ustawienie czasu otwarcia migawki na 400. I teraz tutaj widzicie, to jest nasz, te, to tutaj jest pomiarem taką podpowiedzią, jak normalnie fotografujemy, poprawności ekspozycji. Jeżeli ekspozycja jest poprawna, to wtedy nasza, nasza, nasz, nasz, ten wskaźnik ustawia się na tym równo pomiędzy dwoma jedynkami. Tutaj będziecie mieli dosyć ciekawe zjawisko i pamiętajcie, żebyście, jeśli chodzi o fotografowanie księżyca, żebyście o tym tego, tego wskaźnika poprawności ekspozycji w ogóle nie brali pod uwagę, bo de facto, jak zobaczycie, jak zaczniecie robić zdjęcia, to on będzie cały czas po bardzo przesunięty na lewą stronę, czyli de facto będzie pokazywał, że ekspozycja jest przyciemniona i o to chodzi w fotografowaniu księżyca. Czyli nie zwracajcie uwagi na to, co Wam będzie pokazywał wskaźnik poprawności ustawienia ekspozycji. Okay. Następna rzecz. Widać, widać. Ok, przesunę tutaj. Jeśli chodzi o metodę pomiaru, przepraszam, nie zmieniłam ustawień na język polski, ale to jest metoda pomiaru, żebyście mieli ustawione na. Już wam pokażę jakie mamy opcje: ewolucyjne, czyli obliczeniowe, częściowe, punktowy pomiar i tak zwane, Centrowo wyważony, ale średni. Mm -mm. Pamiętajcie na to, o tym, żebyście przy fotografowaniu księżyca mieli, jeśli chodzi o metodę pomiaru, na punktowy pomiar. To jest punktowy pomiar. Ok, i następne jeszcze ustawienie, a mianowicie tutaj wywierzcie, kliknijcie sobie na tak zwane, czyli umiejscowienie. Środka wyostrzenia. O, ja mam, jeszcze raz, bo mi to uciekło, ok. Ja mam, jeśli bym na tym moim RP, mam dwa, jak gdyby spot, taki bardzo malutki, punktowy, punkcik, ale mam też troszeczkę tak zwany jednopunktowy pojedynczy punkt. potem mam rozszerzone jednopunktowe, potem mam e, wokół, wokół centralnego punktu, a potem mam strefowe. Zapomnijcie o tym, ustawijcie sobie na najmniejszy punkt środkowy. Jeżeli macie jeden point, jeden punkt AF, to ustawcie sobie na jeden punkt, point. Ja ustawiam, w przypadku się życa, na jeszcze mniejszy jeden punkt AF. I tak naprawdę to, to jest, to jest wszystko, to, to co tutaj zobaczyliście, to jest wszystko. Te aparaty, które mają e, możliwość ustawienia na picking, czyli podpowiedź kolorem w przypadku e, fotografowania w ustawieniu manualnym, ustawcie sobie na wasz picking, żebyście nie musieli polegać, czy już wyostrzyliście, ponieważ de facto będziecie ostrzyć. E, będziecie ostrzyć Ringiem ręcznym, czyli będziecie sobie ostrzyć na, na, na waszym teleobiektywie i sprawdzać, i sprawdzać to wyostrzenie, czy jest ok, czy nie jest ok. Niektóre aparaty mają możliwość e, mają możliwość powiększenia, e, m, powiększenia e, m, e, obrazu na wyświetlaczu. Niektóre nie mają. Wa Czasami jest warto sobie wykorzystać to, zwłaszcza żeby zobaczyć, czy rzeczywiście tak jak wyostrzyliśmy, jest dobrze wyostrzone. I tak naprawdę to, co jest, e, to, to są te najważniejsze ustawienia tak zwanej zasady z jedenastki przy fotografowaniu e, księżyca. Mam nadzieję, że teraz te ustawienia dla Was będą, będą jasne i proste, i że dzięki temu, właśnie że mm, spróbujecie fotografować księżyc, zrobicie bardzo duży krok do przodu, żeby e, przyzwyczaić się lub zacząć rozumieć ustawienia manualne. Ehm, Wychodzimy, punkt wyjścia jest F11, wszystko na manualu. Jeśli chodzi o e, punkt skupienia, to ustawcie również punkt skupienia na tak zwany punkt, punkt, pomiar, punktowy pomiar. Nie pamiętam, jak to się nazywa po polsku, ale to jest punktowy punktowy pomiar, czyli nie na strefowy, nie na ewaluacyjny, ewolu, nie na zbliżony do, do centralnego, tylko im mniejszy punkt pomiaru, Czyli po polsku punktowy punkt pomiaru tak macie ustawić, ustawić wasze jeśli chodzi o metodę pomiaru przez aparat. a jeśli chodzi o punkt skupienia, to jeden, jeden punkcik, czyli jeden, jedyny punkcik, e, i możecie wtedy sobie w ten sposób to ustawić. Czyli, reasumując, raz jeszcze. Pierwsza zasada: wyłączamy stabilizację, zarówno na aparacie, jak i na obiektywie. Druga rzecz: ustawiamy aparat na funkcję M, czyli ręczny, manual. Trzecia zasada: ustawiamy F na 11. Czwarta zasada: takie, jakie ISO taki czas otwarcia czasu migawki czyli ISO 100 wtedy migawka na jedną setną sekundy ISO 200 1/200 sekundy ISO 400 1/400 sekundy i tak dalej i tak dalej. Jeżeli nie mamy jeżeli nie mamy statywu to wtedy ustawmy sobie ISO na przykład na osie, ustawmy sobie migawkę czyli skracamy skracamy czas otwarcia migawki na 800, ale wtedy pamiętajcie, żeby ustawić ISO również na 800. I to wszystko. Cała wielka, wielka historia. Im dłuższy obiektyw, tym lepiej. Um, jeżeli macie. Tu można wykorzystać, to mam, wam, ponieważ i tak robimy na manualu e, zdjęcia Księżyca. Więc jeżeli ktoś by chciał naprawdę zacząć, jak gdyby, rozwijać tego rodzaju umiejętności, to warto jest zainwestować w stary obiektyw, czyli w pełni manualny, w stary, jakiś vintage obiektyw, trzysetkę na przykład. Kupić taki, taki, taki gdzieś na Allegro, taki obiektyw, który jest długim obiektywem starym obiektywem w sensie, m, przepraszam w sensie e, nie ma autofokusa, po co i tak nie używamy autofokusa, wręcz odwrotnie i sobie tego rodzaju zdjęcia, księżyca robić takim właśnie, takim właśnie starym, starym obiektywem naprawdę zobaczycie jak zaczniecie, jak zaczniecie praktykować, to te zdjęcia będą, będą coraz fajniejsze, coraz lepsze. <laughs> jak nie macie statywu, na przykład, ale będziecie robili z okien czy z, o, z balkonu, to możecie jakiś stół, jakieś krzesło, jakąś podpórkę. Polak potrafi. Polak narodem Adama słodowego, Polak potrafi. <laughs> Więc na pewno sobie, sobie dacie radę, jak, jak jeżeli nie macie statywu, jak to obejść, żeby jednak zapewnić. Taką stabilną pozycję, pozycję podczas robienia e, zdjęć księżyca w ustawieniach manualnych. Mm, powiedziałam o wszystkim, chyba powiedziałam o wszystkim. E, mam nadzieję, że będziecie mieli dużo, dużo Friday, dużo radości z zastosowania zasady jedenastki księżycowej i robienia zdjęć e, księżyca. E, następna pełnia chyba jest mn... za 10 dni, więc warto się przyszygować. Oczywiście. Nie powiedziałam, że niebo musi być bezchmurne, ale wcale nie musi być takie absolutnie całe bezchmurne. Można sobie spokojnie czekać, jak nawet pojedyncze chmurki będą, aż te chmurki miną i ten księżyc się pojawi. I wtedy myk, myk próbamy, próbujemy, próbujemy, ćwiczymy, ćwiczymy i te zdjęcia będą wychodziły Wam coraz lepsze. Zobaczycie. To to by było właściwie chyba na dzisiaj na wszystko. Ostatnio obiecałam, że zrobię nagranie o takim międzynarodowym konkursie dla nastolatków, którzy fotografują, ale zrobię to nagranie na następną niedzielę, żeby być może, jeżeli znacie jakichś nastolatków, którzy chcieliby wziąć udział w takim międzynarodowym konkursie, bez względu na to, jaki aparat mają, to, to opowiem o tym konkursie, podam wszystkie zasady i tak dalej, i tak dalej, w następnym nagraniu w, w niedzielę. Dziękuję serdecznie za czas spędzony ze mną. E, dziękuję za, za oglądanie, dziękuję za polubienia. Bardzo bardzo dziękuję wszystkim subskrybentom i e, życzę wam fantastycznego czasu, życzę wam fantastycznych zdjęć i e, pamiętajcie, że tak naprawdę to nie aparat, e, nie technologia, e, tak jak wynik macie tutaj doskonały przykład z tej zasady e, fotografowania księżyca, że tak naprawdę nie musi to być super, super, truper, automat, tylko człowiek, który trzyma ten aparat w ręku, który potrafi dać sobie szansę na to, żeby się nauczyć, żeby praktykować, żeby ćwiczyć, żeby coraz bardziej być przyzwyczajonym i oswojonym z tymi zasadami fotografowania, to to Daje nam zdjęcia fajne, dobre i takie, które, które, które aż się uśmiechamy e, całym, całym, całym buzią i całym sercem i jakie oglądamy. Ok. dziękuję raz jeszcze, życzę fantastycznego czasu i do usłyszenia w następną niedzielę. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia.